Siema, dzisiaj filmik no ekstremalnych warunkach czasowych, znaczy widełkach. Zostało mi niecałe ostatnie 4 godziny działania serwisu przed pobytem w szpitalu. No i cóż, nazbierało się. Mam tutaj taką oto listę. Już trochę udało mi się wykreślić, bo od godziny lecę na wysokich obrotach. Tutaj sobie możecie zobaczyć. Asus, dwie stacjonarki, Samsung i jeszcze gdzieś tam coś odłożyłem, bo już chyba zrobiłem. Tak więc, no cóż, dzieje się. Ok, pacjent Samsung 305E. I tak, problemem tego Samsunga ze zgłoszenia klientki jest to, że się przegrzewa. Otworzymy go, zobaczymy co tam się dzieje. I tutaj wam powiem, jeżeli będziecie się zabierali z praktyki, że Samsungi, które się przegrzewają, zazwyczaj mają rozwalone mocowania zawiasów. Oczywiście jak robić to dobrze i jeżeli te mocowania faktycznie będą rozwalone, to je pokleimy. W ostatnim czasie dochodzę do coraz większej wprawy, żeby to robić naprawdę dobrze. Aczkolwiek mocno się trzymają śrubki, tak więc chyba będzie ok. W ostatnim czasie, kiedy zacząłem się bawić w regenerację, że tak powiem, tych mocowań, wpadła mi w oczy, taka mała frezarka. Nie wiem, widziałem, co wygląda jak mój wkrętak. Nie ten. Ten. Mniej więcej. I na końcu jest prez. Po szpitalu chyba się tym zajmę, gdyż w ostatnim czasie miałem jakiegoś takiego laptopa, w którym chyba nawet jest na kanale, w którym te mocowania były rozwalone, a klapa kosztowała 400 zł. No, klient aż się zgiął, jak to usłyszał. A człowiek stwierdziłem, że no kurde. Jest tyle chemii w tym czasie, w dzisiejszych czasach, tyle klejów, mocnych klejów, elastycznych, nieelastycznych, do plastików, nie do plastików, że jakoś mnie tak naszło, a trochę się pobebram. I powiem wam, że naprawdę fajnie to wyszło. O, luźna śrubka, ale luźna, nie wiem dlaczego, dobra, zobaczymy jak rozbierzemy. Kolejna. Kurczę, ktoś tu był przede mną. No i straciłem wątek. A, no czemu by nie pokleić? Pokleiłem, wyszło fajnie, aczkolwiek bez wspomnianej wcześniej frezarki, no było trochę babraniny. Niekoniecznie fajnej, tak? No bo wiadomo. Są narzędzia, które znacznie poprawiają środowisko pracy, tak? Więc mówię, zaopatrzę się w coś takiego i sobie zacznę się tym zajmować. Znaczy wiadomo, to nie są jakieś rzeczy, które się robi często, aczkolwiek tyle o ile nie lubię się babrać w płytach, na przykład w elektronice po zalaniu. Bo niby znajdziemy jeden uszkodzony układ, wymienimy, czy tam komponent, przepraszam, i będzie się nam wydawało, że wszystko jest ok. Gdzieś tam obok możemy coś pominąć i niestety płyta zacznie korodować bądź układ, sekcja, nieważne. No i klient koniec końców do nas wróci, a dla nas, jeżeli jesteśmy uczciwi, będzie po prostu, znaczy będziemy mieli świadomość, no kurde, to tego zalania, za którego naprawę w ostatnim czasie wziąłem pieniądze, tak? I idąc tym krokiem, zrobimy naprawę za darmo. Tak
oczywiście, płytę można wymyć w wanience ultradźwiękowej. Tak, 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 wiem o tym. Jednak wanienka ultradźwiękowa takich gabarytów, żeby zmieściła płytę główną od laptopa, i nie mówię tu o jakiejś frytkownicy, która, no nie, po prostu o sprzęcie, który no nie rozwali mi tej płyty, tak? No to są spore kwoty, tak? Już nie pamiętam teraz, bo nie patrzyłem ostatnio, ale kiedyś tam sobie przeglądałem i to było gdzieś tam chyba w okolicach 1500. Nie robię zalań na tyle, tak dużo, że mi się to jakoś zaraz zwróciło, tak? Więc, no zresztą tak jak wspomniałem, ja liczę też czas przy pracach takich niestandardowych za roboczą godzinę. Tak więc, nie zawsze po prostu by się opłaciło naprawiać tą płytę, przynajmniej u mnie. A lepiej byłoby po prostu ją wymienić, tak? Z tego względu, no, w zalania staram się nie bawić. A, uszkodzenia mechaniczne, które można naprawić, właśnie jak te mocowania, nie mocowania. I zrobić to dobrze. Nie jakiś tam, kurde, klej, plasteliną i tak dalej, że wszędzie to wystaje. No, to jest to, w co mógłbym wejść. Dobra, słuchajcie, wiem, wentylator wyje, macie pewnie jakiś dyskomfort w związku z tym, aczkolwiek ja naprawdę nie mogę sobie już dzisiaj pozwolić na stwarzanie jakichkolwiek sprzyjających warunków, bo nie mam na to czasu. Nie obrażę się też na was, jak nie będziecie oglądali tego filmiku, bo po prostu będą was bolały uszy, tak? Jednak filmik być musi. Klientka, która dostarczyła komputer, jest moją stałą klientką. Ostatnio odebrała inny komputer, teraz przyniosła córki. Lubi widzieć, co było zrobione w jej komputerze, jak było to zrobione. Tak więc filmik, w jakich by warunkach nie było, ale na kanale być musi. Ok. Czekajcie. Poszło, obejrzyjmy sobie płytę. No cóż, widzicie chłodzenie? Trafione. Za chwilkę je zdejmę. Czekajcie, trzeba to zrobić jakoś tak, żeby nie rozwalić tego wszystkiego. Odpada mi tu, kurde. Tego wszystkiego, z tego względu, że mocowania są całe. Tak więc, no to dziwne, no miłe zaskoczenie. Czekajcie, tutaj się instaluje. Dobra. No, tak jak powiedziałem, to miłe zaskoczenie i nie chciałbym dołożyć sobie roboty, bo nie mam na to czasu. Ale komputer jest masakrycznie zaklejony. Znaczy masakrycznie, może nie tak strasznie, ale wszędzie, zobaczcie. Tutaj, no. Chciałem zrobić, znaczy ogólnie teraz mam taki zamysł, że... Czekajcie, jakby to, kurde... O, tak. Teraz mam taki zamysł, że jak robię czyszczenia, konserwację układów chłodzenia, to chcę robić je razem z... pomiarem temperatur, jakie panują przed, jakie panują po zabiegu, czy po zabiegu, po serwisie. Czekajcie, o, restart. No dzisiaj nie mogę tego zrobić, najzwyczajniej w świecie nie pozwala mi na to czas. No, chyba że, bo tak mówię, że pójdę do szpitala, mówiłem też już jakiś czas temu. No i byłem w tym szpitalu, nie wiem czy o tym wspomniałem. Czekałem blisko 6 godzin, po czym się dowiedziałem, że mają dla mnie łóżko na korytarzu.
Tak, więc jestem z powrotem. Łóżko na korytarzu. Kurde, do dziś mnie wzdryga, jak sobie o tym pomyślę. Dobra, łyk kawy, wiem, wszelkie BHP i nie wiem... Etyka serwisowa temu przeczy. O, kawa nad komputerem, kawa nad komputerem. Ale nie mam jakiś, nie wiem, niekontrolowanych drgawek czy coś, tak więc spoko, mogę sobie na to pozwolić. Słuchajcie, generalnie bez większej tragedii. No, to co się zebrało tutaj w wentylatorze, to swoją drogą, ale bez tragedii, nie ma co dramatyzować. Okej. Okay. Albo nawet nie będę przerywał tego nagrywania. Tylko musicie chwilę zaczekać, zajmę się tym chłodzeniem, co nie będzie takie proste, bo pada deszcz, zazwyczaj sobie pryskam powietrzem za okno, no ale cóż, deszcz, nie? Tak to wygląda teraz. I tak. Dobra. Tu komputer, tu chłodzenie. Sekundkę. Gdzieś mam. Już wiem. Chwila. Okej, już jestem. Izopropanol i heja. Gdzieś tu miałem jeszcze patyczki higieniczne, one bardzo pomagają przy czyszczeniu procków, nie procków. No jest łatwiej, ale że nie mogę ich znaleźć. Przypomnę dlaczego. Dzieje się. Jeszcze ten z dołu muszę zrobić, kurde, to jest komputer sąsiada, akurat sąsiad mi pomaga przy wszelkich sprawach, kiedy na przykład jestem w pracy, klient chciałby odebrać komputer, żony nie ma, to sąsiad zawsze służy pomocą. To dobry sąsiad i nie ukrywajmy, komputer musi być zrobiony. Gdzie też ma tam jakąś sprawę gardłową, coś tam. Czas leci, komputera nie ma, robota stoi. Wiecie jak jest. Takie mamy czasy. Bez komputera ani rusz. Ostatnie przetarcie przed nałożeniem nowych past. Cyk, cyk. No, tylko gdzie ja posiałem te pasty? Są. Nie mam tutaj. Pasta niezmiennie od A do B. Chociaż ostatnio coś mnie tak naszło. Może by spróbować innych. Będę musiał poprzeglądać jakieś mądre diagramy. Trochę poczytać,
Być może coś byśmy zmienili. Bo nie jest powiedziane, że akurat ta jest najlepsza. O nie, koreczek mi spadł, tak, cyk. I dobra, słuchajcie, teraz musimy przeczyścić sobie to. Płytę tak fizycznie. O, komputer się... Kurde. Stacjonarka się już kończy robić. To jest stacjonarka, w której była wymieniana płyta główna. Miałem gdzieś filmik z tego. Ale chyba mi gdzieś zaniemu. Generalnie, o, mogę wam to opowiedzieć. Chociaż nie, no. Postaram się znaleźć ten film i być może w czasie pobytu w szpitalu. Wtedy człowiek jednak się nudzi, co można robić będąc pociętym. I wtedy być może go wrzucę. Ten filmik z takim... taki, no trochę, że tak powiem... no nie wiem, złota rada. Generalnie chodziło o to, w jaki sposób diagnozuje, jaka jest kolejność diagnozy uszkodzonych komponentów w stacjonarce i jak warto to się do tego zabrać, żeby specjalnie nie przepłacić. Fakt faktem, tam nie wyszło do końca tak, jak miało wyjść, ale zasada działania jak najbardziej jest dobra i pozwoli wam zaoszczędzić kilka złotych przy wymianie płyty głównej. A ktoś, kto nie boi się śrubokręta, będzie w stanie zrobić to sam. Tak więc, no to już jest zaoszczędzenie kilku złotych albo i kilkuset. Znaczy, no set to może nie, chociaż nie wiem, jak inne serwisy za to liczą. Kilkudziesięciu na pewno, o tak. Dobra, czekajcie, bo ja tak sobie gadam i trochę jestem w związku z tym wybity. Pasty zmienione, przeczyszczone. Dmuchnę sobie jeszcze w kadłubek. Kadłubek już widać swoje przeszedł. Ma pękniętą kratkę wentylacyjną, aczkolwiek to chyba częsty defekt. Moja żona również ma Samsunga i tak samo to wygląda. Czekajcie, jeszcze pod... albo nie, to w sumie już bez kompresora możemy zrobić. Jeszcze wyczyścimy tu przy zawiasach. Tutaj się tego kurzu zebrało. I okej, składamy. Dobra, będziemy kręcić. Odpalimy jeszcze na koniec. Chociaż w sumie to może nie. Z odpaleniem nie będziemy czekali. Włączymy go sobie teraz od razu z pendrive'a. Zainstalujemy jakiś programik diagnostyczny, który wskaże nam, jakie są temperatury, a ja go już sobie skręcę później po wszystkim. Cyk. Tutaj czy coś się dzieje? O, wow, nie znaleziono zagrożeń, kurde. No cóż, klient przyniósł mi komputer ze zgłoszeniem. To zresztą też jest klient, który działa u mnie dosyć często. Jak nie ze swoim komputerem, to z żony.
jak nie z żony, to tam chyba od dzieci, bo on tych komputerów przynosi naprawdę dużo. Znaczy naprawdę, nie przesadzajmy. No ale więcej niż jeden czy dwa. Jak dobrze kojarzę. O, okej, okay, dobra, czekajcie, bo... A, dobra, jeszcze dysk, no jeszcze jedną śrubkę, myślałem, że on tutaj zaskoczył. Ale niestety. Dobra, to jeszcze, żeby się już jakoś trzymało. W wszystkich śrubach nie chcę wkręcać z tego względu, że zaraz będę musiał wykręcić. Pod dyskiem były chyba jakieś śrubki do obudowy jeszcze, tak więc wiecie. Okej, okay, cyk. Teraz zasilacz. I dobra, co ja mogę podpiąć, gdzie ja mogę podpiąć? Tamtym działa bateria, więc ok, cyk, cyk. Komputer z zewnątrz oczywiście zostanie jeszcze wyczyszczony. Na razie to taki, że tak powiem, taka prowizorka, znaczy prowizorka, nie prowizorka, no ale na razie jest tylko na potrzeby testów. Dobra, gdzie jest mój pendrive? Tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W międzyczasie kliknę sobie tutaj tą stacjonarkę. Cyk, cyk, cyk. O, super gra. Właściwości. I gra. Wszystkie sterowniki łyknięte. Jeszcze sobie pobiorę tylko do grafiki. Swoją drogą fajny komputer. Bardzo niepozorny. I piątka czwartej generacji 3.2 na rdzeniu. 8 GB RAM-u. DDR3 i GTX 970. Jak dobrze kojarzę, bo jeszcze nie mam sterownika. Wygląda naprawdę niepozornie, jak się tak na niego patrzy, a swoje udźwignie. No, udźwignie, udźwignie. Komputer widać nie uruchamia się za szybko, tak więc na pewno ktoś na nim pracuje. Nie stoi tylko, aby stać, żeby zawalać miejsce. No i dobra, dajmy mu jeszcze chwilę, niech wystartuje. Ciepłe powietrze wylatuje tędy, teraz dmucha, znaczy dmucha, czuć delikatny powiew przyjemnego, chłodnego powietrza. Cyk. Asus trafił do mnie ten po prawej ze zgłoszeniem, że gubi internet. Nie lubię takich awarii z tego względu. Żona dzwoni, będzie zła, że później zobaczy na filmiku, że dzwoniła, a ja nie odebrałem. Nie lubię tego typu zgłoszeń z tym z urywającym się internetem, bo zazwyczaj u mnie działa. Zazwyczaj tak jest. No powiem wam, z 70% przypadków, które do mnie trafiają, u mnie działa, u klienta nie. No ale cóż. Dobra. Słuchajcie. Myśli. Później jeszcze przejrzę tutaj cały autostart, co tam się uruchamia. Trochę potasuję procesami, żeby jakoś to się może bardziej ożywiło, gdyż no chodzi słabo, ale zobaczę jeszcze w międzyczasie, co ten komputer tutaj posiada w środku.
czy ja mam się czego, znaczy czy mam co startować tam w system, czy on po prostu już taki musi być. Bo na razie jest słabo, słabo. No nie widać, żeby uruchamiało się Bóg wie ile syfu. Dobra. A6-3420 AMD. Kurczę, nie widziałem chyba jeszcze tego Samsunga na procu od AMD. Coś mi się tak jakoś widzi. No ale tak, 1,5 GHz, 8 GB RAM, ok. No ale proc nie powala, no bądźmy szczerzy. Tu sobie już tak patrzę raczej dla samego siebie. Grafa od AMD z proca. Radek, ale zapomniałem. Model. Patrzyłem, ale jakoś nie rejestrowałem. Dobra, ok. Komputer już troszkę pochodził. Czuć już trochę cieplejsze powietrze. Dobra, weźmy diagnostykę. Tylko zanim program się uruchomi, ja sobie zerknę. Ja sobie zerknę w taką sprawę typowo użytkową, do której lubię się przyczepić. No i powiem dla klientki, gdyż ma tylko jedną partycję systemową. Znaczy, partycja systemowa z reguły jest jedna. Ale, no niestety... Jedna partycja w komputerze to nie jest zazwyczaj dobre rozwiązanie. O nie. Czekajcie. Co ja chciałem zrobić? Kurde, przyciski chodzą. No czuć, że to Samsung. Nikomu nie ujmując. Tutaj sobie cyknę. Ok, dysk to pewnie 120. Znaczy pewnie. Dysk to 120. Widzę, że się rozgadałem. Czas nagrywania się kończy. Została minutka. Tak więc przydałoby się zerknąć w końcu w te temperatury. A temperatury są nie tu. Komputer. O. Czujnik. Klik. Jeszcze test trwa. No i cóż, słuchajcie, zostało 20 sekund do końca nagrania. Ja już widzę, że ten test nie zdąży się zrobić i nie będę miał odczytów. Temperatury po prostu wpiszę w opisie filmu. Panujące w spoczynku. Dla Was dzięki za poświęcony czas.
i zachęcam do śledzenia kanału. Cześć!